Dzień dobry, posmakuj. Super, że jesteś znowu na moim kanale. Dzisiaj zrobię dla Ciebie świąteczne pierniczki. Zostań i oglądaj. Grudzień, jeden z najpiękniejszych kulinarnie miesięcy w roku. Chyba nikt, a przynajmniej ja, nie wyobrażam sobie grudnia bez zapachu przypraw korzennych, bez przygotowania pierników. Pamiętam, że z moim synem, kiedy był jeszcze mały, to co roku stawaliśmy w grudniu w kuchni razem wspólnie i przygotowaliśmy pierniki, które potem cudnie, pięknie pachną. Zapach pieczonego ciasta, chleba, pierników to jest taka cudowna sprawa, która napełnia nasze mieszkania, napełnia nasze domy i pozwala nam się w nich czuć tak błogo i przyjemnie. Bardzo łatwy, prosty przepis na pierniczki. Zaproponuję Wam najpierw przygotowanie szybkie ciasta. Najpierw wrzucam masło. Dodaję miód skrystalizowany. To wszystko znaczy, że to jest dobry miód. Proszę się nie sugerować tym, że musi być płynny. On po jakimś czasie, dobry miód po jakimś czasie się krystalizuje. I do tego dosypuję cukier. Tutaj już powolutku zaczyna mi się masło topić. Od czasu do czasu pomieszam masę. Przygotowane mam przyprawy. 5 przypraw. Cynamon, gałka muszkatołowa, imbir mielony i kardamon. Piątą przyprawą są goździki. Naprawdę najmocniejszy, najbardziej intensywny aromat z goździków uzyskasz przez utłuczenie. Mam moździerz, łyżeczka goździków, delikatnie je ubijam, ugniatam. Cudowny, cudowny aromat goździków. Polecam na przeziębienia. Porzuć 2-3 goździki, połknąć albo potem wypluć, tak po 10 minutach, ale to jest bardzo dobry środek bakteriobójczy, więc możecie się zabawić w rzucie goździków. Goździki utłuczone i teraz wszystkie nasze sypkie składniki lądują w mące. Mąka jest przesiana. Dodaję gałkę muszkatołową, imbir, kardamon. Cynamonu jest najwięcej z wszystkich tych przypraw. Oczywiście, jeśli nie znalazłbyś oddzielnych przypraw, to możesz kupić mieszankę piernikową i dodać po prostu gotową już przyprawę. Pozostało mi tylko jeszcze dodanie sody oczyszczonej. Cały czas kontroluję masło, cukier i miód. Jeszcze chwileczkę i będę miał rozpuszczoną masę. Jajka roztrzepuję za pomocą widelca na jednolitą masę. Wszystkie sypkie produkty mam w jednej misce. Dobrze jest je wymieszać przed dodaniem płynnych produktów, po to, żeby wszystkie były równo rozmieszane w cieście. Mączna masa jest już gotowa. Dodaję miód, cukier i masło. Wszystko dokładnie i starannie, jak mnie uczyła moja babcia, która na pewno by zrobiła lepsze pierniczki niż ja, albo moja mama, albo teściowa. Jestem o tym pewny, że drogie panie lepiej by wykonały ciasteczkę, dlatego ja nie jestem jakimś mega specjalistą od ciast. Mieszam, dodaję jajka i zagniatam do środka ciasto, potem przełożę na deskę i również równo zagniotę. Ta masa oczywiście teraz jest ciepła, ona powoli, powoli stężeje, więc też nie róbcie jej zbyt gorącej, delikatnie, tylko wszystko podgrzejcie. Podsypuję troszkę deskę. Dobra, robię wałek. To ciasto stężeje, trzeba go odłożyć najlepiej do lodówki. Możecie podzielić na 3-4 części, schować do lodówki, wtedy będziecie mieli ciasto tak naprawdę na kilka dni. Możecie się podzielić z sąsiadami, możecie się podzielić z rodziną. Dobra. Ciasto ląduje teraz w lodówce tak na pół godzinki po to, żeby się schłodziło, ale też żeby nie było bardzo, bardzo zimne, bo ciężko będzie później rozwałkowywać. Gdybyście na przykład zrobili dzisiaj i jutro je wykorzystywali, to wyjmijcie tak na pół godziny, godzinę wcześniej do temperatury pokojowej i wtedy pokroicie sobie na części i będziecie mogli rozwałkować i piec. Kroję 1/4, resztę odkładam. Tak jak mówiłem, możecie pokroić na mniejsze części, przyfoliować. To ciasto podsypuję z jednej i z drugiej strony. I normalnie rozwałkowuję grubość jakieś 3-4 mm. Jeśli Wam się przylepi, to delikatnie ściągacie.
dosypujecie mąki, nie za dużo, dlatego że jeśli wtłoczycie w to dużą ilość mąki, to te ciasta będą zbyt twarde, a tego nie chcemy. Możecie też pomyśleć o przygotowaniu lukru. Lukier, prosta sprawa, 300 g cukru pudru, jakieś 3 łyżki soku z cytryny, 3 łyżki wody, mieszacie. Gdyby był troszeczkę za rzadki, no chociaż nie powinien być, dokładacie jeszcze cukru pudru. Wykrawaniem podcinacie od spodu ciasto, żeby Wam dobrze odeszło. Ciach. Mam tutaj pergamin, papier do pieczenia. Piec mam rozgrzany do temperatury 180 stopni. Teraz pozostało mi wycięcie pierników. Zawsze też starajcie się wykorzystać maksymalnie ilość ciasta, tak żebyście nie musieli wyrzucać go, a tym samym też te resztki, one za każdym razem, kiedy je będziecie zagniatać, będzie to ciasto coraz twardsze. Więc tak naprawdę gospodarujcie dobrze ciastem. Bardzo proszę, przecudowny i przepiękny bałwanek. Piękne, pachnące pierniki lądują 10 minut w temperaturze 180 stopni. Gorący piekarnik, pamiętaj o tym. Pierniki gotowe, oczywiście gorące, jeszcze delikatne. Soda spowodowała, że ładnie nam urosły. Odstawiamy na kilka chwil, żeby przestygły, bo teraz oczywiście one są jeszcze delikatne i kruche. One się ściągną, ale zapach jest przecudowny i przepiękny. Naprawdę cudownie pachnie całe studio, więc mam nadzieję, że jak je odtworzysz w domu, to równie pięknie będą one u Ciebie wypełniały Twój dom. Oczywiście nalegam, abyście skomentowali, jak Wy robicie i jak dekorujecie swoje pierniki. Napiszcie Wasze pomysły. Nie zapomnijcie też zostawić suba. Widzimy się w kolejnym odcinku miłego piernikowania. Pa! Jeśli masz ochotę na inny świąteczny przepis, kliknij tutaj.